Trwa kampania Wrocław się szczepi solidarnie przeciw COVID-19. Ma ona zachęcić mieszkańców do udziału w Narodowym Programie Szczepień. I jeszcze jedno, wesprzeć tych, którzy na co dzień prowadzą ten program, a można to zrobić na przykład szczepiąc się lub nosząc maseczki. We Wrocławiu szczepienia na COVID-19 zaczęły się tuż po świętach. Do tej pory przeciw wirusowi zaszczepiło się prawie 90 tysięcy wrocławian. Dużo pracy? Bardzo dużo, ponieważ ogromne jest zainteresowanie wśród medyków i mnóstwo osób szczepimy codziennie, tak? Kampania społeczna Wrocław się szczepi solidarnie przeciw COVID-19 to prawdziwe, bardzo osobiste relacje tych, których dotknęła pandemia. To osoby na co dzień walczące z koronawirusem. Nie spotykałyśmy się wcześniej z taką ilością zgonów jak w tej chwili. Wpływ, no jest to smutne, człowiek przeżywa to bardzo. Myśli o tym, boi się też. I ludzie, którzy są ofiarami tej pandemii. Tato zmarł na początku listopada z powodu powikłań pokowidowych w szpitalu. Był znanym rzeźbiarzem, bo on był autorem Mikołaja Kopernika, tego, którego mamy we Wrocławiu. To jest jego rzeźba. Sam też przeszedłem. Część rodziny przeszła, niestety nie wszyscy wyzdrowieli. Nie było przyjemne dość. Dostanie informacji o śmierci członka rodziny. Moje życie zawodowe od czasu pandemii zmieniło się praktycznie wszystko. W największym skrócie można powiedzieć, że moje życie zawodowe przestało istnieć. Wszystko po to, by gdy tylko to będzie możliwe, zaszczepić się na COVID-19 i spróbować wrócić do normalności. Chcemy przekonać tych, którzy jeszcze nie są przekonani do końca, bo mają pewne obawy, mają fobię, czy zaszczepić się. Przekonać, że warto. Że warto dbać o swoje zdrowie, warto dbać o swoje życie, ale chroniąc siebie, chronimy także innych. Chronimy naszych bliskich, chronimy naszych sąsiadów, chronimy naszych współpracowników. Także w akcji szczepień nie tylko chodzi o nas, ale także o nasze otoczenie. To bliższe i to dalsze. Najważniejszym miejscem jest Uniwersytecki Szpital Kliniczny przy ulicy Borowskiej we Wrocławiu. Tu tygodniowo może się zaszczepić nawet 10 tysięcy osób. Na co dzień my też słyszymy przejmujące historie. Także absolutnie jestem za tym szczepieniem, ponieważ wierzę, że to się po prostu skończy. Im więcej nas się zaszczepi, mam nadzieję, że wcześniej skończy się pandemia. Co pani by powiedziała tym, którzy są ciągle niezdecydowani? Wie pani co? Nie wiem, czy potrafię kogoś przekonać, natomiast ja nie mam żadnych wątpliwości, ponieważ wiele naszych koleżanek ciężko chorowało, a będę płakać. Część z naszych koleżanek straciło swoich bliskich. Dlatego warto się zaszczepić, jak to tylko będzie możliwe, myśląc o sobie i na przykład o swoich dzieciach, które bardzo ciężko przeżywają ten nienormalny dla wszystkich czas. Chciałbym już pojechać nad morze. Bardzo tęsknię ze swoimi przyjaciółmi, bo przez pandemię nie mogę się z nimi spotkać. No jakby tracimy ten najfajniejszy czas w naszym życiu. Siedzimy w domu zamiast spędzać czas właśnie z ludźmi. Katarzyna Sudnik, Echo 24.